Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie od filmików na moim kanale, szczególnie jeśli chodzi o filmiki z wyścigów wirtualnych. No i wrzucam na kanał w końcu jakiś materiał, ze względu na to, że ostatnio miałem okazję pojechać w 24-godzinnym wyścigu zorganizowanym przez Ścigałka Online League na moim ulubionym torze ze wszystkich torów na świecie, czyli Nordschleife, w połączeniu z nitką Nürburgring, więc mamy tutaj 25 km do pokonania na jednym okrążeniu, więc mniej więcej tutaj czasy robi się na poziomie 8 minut. Teraz jesteśmy na okrążeniu formującym, no okrążenie formujące na torze Nordschleife, no to trwa ponad 10 minut, więc nie pokażę wam całego okrążenia formującego, ale dobra, do rzeczy. Jedziemy tutaj z ekipą numer 71, jest to zespół Apex One Team. I jak możecie kojarzyć, no to często tutaj coś z Apexem działałem, jest to centrum symulatorów jazdy we Wrocławiu i Apex One postanowił wystawić kilka drużyn w klasie GT3 oraz w klasie GT4. Więc mamy tutaj dwie klasy, GT3, GT4, no nie ma hypercarów LMP2, no bo tor jest po prostu inaczej. Te prototypy, te pojazdy są za szybkie na ten tor, byłby ostry rozpierdziel. I w mojej ekipie ze mną jest Wojtek Bobrowicz, Kamil Putoń oraz Łukasz Sochu, więc naprawdę solidna stawka, solidni koledzy zespołu, więc liczymy tutaj na walkę o podium, może nawet o zwycięstwo, choć będzie ciężko. To już jest koniec okrążenia formującego, jak widzicie po prawej stronie safety car zjechał do alei serwisowej, startujemy z czwartej lokaty, jest to start lotny, światła macie na górze, które właśnie w tym momencie zgasły i ruszamy do 24-godzinnego wyścigu. Jak słyszycie, jak widzicie, jakaś tam żyleta trybuna jest za mną na kamerce. Oni mi nie kibicowali raczej, no bo ja tutaj straciłem pozycję na starcie, więc mój refleks, po prostu trochę byłem rozkojarzony, nie wiedziałem właśnie w którym momencie tutaj ruszyć odpowiednio, bo no, ja rzadko startuję w takich wyścigach, ale to jest nieważne, to jest 24-godzinny wyścig, więc utrata jednej pozycji na starcie, no to jest kompletnie to nic nie znaczy. Na tym pierwszym okrążeniu najważniejsze jest to, żeby nie popełnić błędu, a bardzo łatwo jest popełnić ten błąd ze względu na to, że masz zimne opony. Na okrążeniu formującym jechaliśmy bardzo wolno, więc teraz trzeba uważać, hamować wcześniej. No i niektórzy kierowcy jadą bardzo zachowawczo, jak na przykład Jakub Kozłowski przede mną, którego udało się tutaj po prawej stronie wyprzedzić, tak jest, nawet w eskach Schumachera po zewnętrznej. I jesteśmy przed ekipą 400, więc bardzo przyjemny manewr i wykorzystałem tą niepewność Jakuba. No i wracamy na czwarte miejsce. No ale przed nami są trzy ekipy, a szczególnie te dwie na początku. Dominik Blajer, Rafał Szołtysek, czyli ekipa 10 i 43. To są mocarne ekipy, jeśli chodzi o kadrę, zespół, o ludzi, którzy tam jeżdżą. Jak już wjechaliśmy na północną pętlę, tutaj ten zakręt w prawo, bardzo łatwo popełnić błąd i popełniłem ten błąd. Tył mi uciekł, ale na szczęście udało się wyratować. Udało się wyratować i nie polecieć na bandę. Zrobiło mi się naprawdę cieplutko i już myślałem, że no, będzie koniec i będziemy gdzieś tam na końcu stawki z uszkodzeniami. Więc to pierwsze okrążenie, najważniejsze jest to, żeby przystosować się. Ja zawsze mam tak, że na pierwszym okrążeniu jest dużo nerwów, stresu, więc staram się opanować i gdzieś już w połowie okrążenia już było ok. Za mną, jak możecie zauważyć, teraz właśnie jesteśmy w połowie okrążenia, za mną dzieje się walka, tam Lamborghini wyprzedza Honda Acura, właśnie w jakim aucie jeździmy, Honda Acura, taki wybraliśmy właśnie i Lamborghini wyprzedziło Kubę Kozłowskiego, Arek Nakoniczny, który jest bardzo szybki, więc już nie mam buforu w postaci Jakuba. No i Arek tutaj cisnął mnie przez całą resztę okrążenia. Teraz będziemy wjeżdżać na tą najdłuższą, prostą, więc już jesteśmy w końcówce okrążenia. Ta prosta ma, nie wiem, z 3-4 km, także możesz gdzieś na około minutę odsapnąć, ale tutaj teraz muszę się skupić, chociaż ciężko będzie się bronić, jeśli ktoś za tobą jedzie w cieniu aerodynamicznym i nie masz tak naprawdę jak się bronić. Dobra, niech jedzie. I no, stwierdziłem, że przepuszczę, to znaczy, no przepuszczę, no dalej miałem gaz w podłodze, ale nie daj i tak się bronić w tej sytuacji.
Arek był po prostu szybszy, więc stwierdziłem, dobra, to nie jest teraz mój wyścig. Najważniejsze, żeby przejechać ten stint bezbłędnie. Ogólnie dosyć zachowawczo podszedłem, jeśli chodzi o ustawienia bolidu, ustawienia auta do tego pierwszego stintu. Chciałem mieć pewność, że przejadę go bez żadnych problemów. Jeśli chodzi o stabilność auta, a bardzo łatwo jest tutaj popełnić błąd na tym torze. Jest masa, kupa miejsc, gdzie możesz najechać na tarkę w nieodpowiedni sposób i skończyć wyścig na bandzie. Więc ten setup będzie mi kosztował tempo, ale da mi tą przewagę pod koniec stintu, kiedy opony będą już się poddawać. W trakcie połowy drugiego okrążenia tutaj kolejny kierowca Lamborghini, Adrian Znos. Nie wiem, jak ma na nazwisko, ponieważ tutaj tabelka chyba nie pokazała pełnego nazwiska, albo ma tak na nazwisko, nie wiem. Arek na koniec już odjechał tam z przodu z Wojtkiem Suroszem, Rafał Szołtysek jest 11 sekund przed nami, więc tempa nie mamy tutaj wybitnego. No i Adrian z ekipy 279 omija nas, wymija na prostym odcinku, gdzie nie hamuje się tam do tych łuków w ogóle nic, więc tutaj przewaga prędkości Lamborghini była ogromna. No ja miałem skrzydło ustawione na 3, te tylne skrzydło. Słabe tempo, 8.12. A, i mówię, że słabe tempo, 8.12, kiedy z przodu Dominik Blyer robił czas na poziomie 8.03, więc prawie 10 sekund szybciej ode mnie. No nic, trzeba jechać bezbłędnie i właśnie tego nie robi Adrian przede mną. Poleciał na bandę i to jest to, co mówiłem. Źle najechał na tarkę. No i ciężko jest w takiej sytuacji po prostu utrzymać to auto na torze, kiedy próbuje nam się wyrwać. Więc wracamy na piątą pozycję, ale no wiem, że moje tempo nie jest wystarczająco dobre, żeby odjechać Adrianowi. On w ogóle bardzo mało stracił na tym błędzie. No i gdzieś po kilku okrążeniach, bo już jesteśmy 40 minut po rozpoczęciu wyścigu, więc jesteśmy już po połowie stintu, stało nam 45 litrów do końca, no i ta sama sytuacja, Adrian wyprzedza mnie tutaj po lewej stronie, w tych szybkich łukach, no nie miałem jak się bronić, więc zostało mi 45-44 litry, 3-4 okrążenia jeszcze jestem w stanie pojechać, więc stint trwa mniej więcej godzinę 10, godzinę 20. No i pod koniec okrążenia byłem w stanie trzymać się za Adrianem, ale no zabrakło mi dystansu tutaj, zabrakło mi odcinka i też tu akurat w tym momencie nie chciałem ryzykować, żeby gdzieś tam chodzić po zewnętrznej, więc dosyć zachowawczo. No i na prostych, no nie jestem wystarczająco szybki, żeby móc w stanie atakować kierowcę, który no jest szybszy na tych prostych odcinkach, ale to już jest ten moment wyścigu, gdzie opony zaczynają się poddawać. Bo tak jak wspominałem, zużycie opon jest dosyć duże na tym torze i bardzo łatwo jest popełnić błąd, więc ten zachowawczy setup, który wybrałem, teraz zaczyna przynosić owoce i jestem w stanie naciskać kierowcę przede mną, który, tak mi się wydaje, no patrząc na jego prędkość na prostych, jechał z dosyć ostrym, inaczej agresywnym ustawieniem tylnego winga. Pod koniec tego okrążenia, więc 8 minut po, za mną jechał Mikołaj Nowicki z naszej bratniej ekipy 101 i Mikołaj Nowicki popełnił błąd, najechał na trawę lewymi kołami na wyjściu na tą prostą, co spowodowało, że nagle utracił przyczepność i ślizgał się wzdłuż bandy, no i stracił na tym bardzo dużo, więc tutaj miałem ulgę, no bo Mikołaj był szybszy ode mnie. No i okrążenie następne, już dogoniłem znowu Adriana i wcześniej go dogoniłem na wyjściu na tą prostą, złapałem się w ten cień aerodynamiczny, no i teraz jeszcze mam tą przewagę prędkości, więc wysuwam się przed niego i jestem przed Adrianem z ekipy 279, nawet tam mini sektor podświetlił się na fioletowo dziwo. Więc naprawdę tutaj szybko jechałem na tej prostej, no i wychodzę przed Adriana, więc opony działają jeszcze dobrze, no ale teraz już będę rozpoczynał swoje ostatnie okrążenie na tym stincie. Adrian zjeżdża do alei serwisowej, więc wychodzi na to, że miał tego paliwa troszeczkę mniej, albo nie był pewny tego, że pojedzie jeszcze jedno okrążenie, no i na następnym okrążeniu ja właśnie zjeżdżam do
alei serwisowej. Nie wiedziałem, gdzie tutaj hamować, więc zawczasu wcześniej sobie zahamowałem. No i straciłem na tym, no, 2-3 sekundy, ale lepiej stracić te 2-3 sekundy, niż potem mieć karę 20 sekund, dobra, bo masz karę przejazdu przez aleję serwisową. No i teraz zatrzymuję się w dowolnym momencie gdzieś tutaj w alei serwisowej, ale muszę mieć pewność, że przekroczyłem linię startu mety. No i teraz wychodzę z gry, ponieważ wchodzi za mnie Wojtek Bobrowicz i on jedzie kolejne 2 stinty. Ja na początku jechałem od startu ten godzinny stint i potem musiałem zmykać szybko, ponieważ miałem tam inne biznesy do zrobienia w trakcie dnia i dopiero gdzieś o 22 miałem przyjechać z powrotem do Apexa. No i Wojtek Bobrowicz z nas wszystkich, z naszej ekipy miał najlepsze tempo. Jak widzicie, tutaj robi czasy na poziomie 8.05, więc 5 sekund lepiej ode mnie, co pokazuje, że no moje tempo na tym pierwszym stincie było dosyć dalekie od ideału, więc teraz Wojtek Bobrowicz po prostu stara się nadrobić ten stracony czas, który ponieśliśmy. A pomiędzy pitstopami czas, aby pokrótce pomówić o sponsorze tego odcinka. Firma MSI po raz kolejny wysłała mi do testu monitor, tym razem z ich najnowszej serii QD OLED. Są to monitory, które wchodzą na jeszcze wyższy poziom, jeśli chodzi o jakość oraz kolory obrazu. Wizualnie wygląda naprawdę świetnie. Obudowa na krawędziach jest bardzo cienka, co daje schludny wygląd. Z tyłu obudowy mamy dodany akcent z włóknem węglowym, więc przypomina mi to trochę konstrukcję bolidów F1. Mamy tutaj częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz, to jest akurat monitor 32-calowy, no i to jest naprawdę game changer. Ogromna płynność oraz satysfakcja z grania w na przykład FPS-ówki, ale w moim przypadku akurat w gry wyścigowe. Monitory są dostępne w dedykowanej promocji na stronie MSI, link oczywiście jest w opisie tego filmiku, a dodatkowo otrzymujecie 3-letnią gwarancję obejmującą zabezpieczenia przed wypaleniem się paneli OLED. Wracamy na tor. No i wróciłem do Apexa, gdzieś o 22:00 zaczął się mój stint. Przede mną jechał właśnie Wojtek, potem Łukasz i Kamil, więc cała nasza czwórka już odbyła swoje stinty. No i ja zaczynam nocny stint, jak widzicie jest ciemno i ma to swój piękny klimat. Jak widzicie, nic nie widzicie, ale na spokojnie już włączam światła i od razu jest lepiej. Jest to oczywiście jakiś taki wąski przesmyk, gdzie widać, co dzieje się przede mną, ale wystarczająco widać, że nie wpływa to na czasy okrążeń w moim przekonaniu, więc jestem w stanie się przyzwyczaić do tego. No i wygląda to wszystko naprawdę magicznie. No i teraz zaczyna, to już jest ta faza wyścigu, gdzie nie ścigasz się fizycznie z innymi rywalami na torze. Chociaż oczywiście zdarzają się takie momenty, ale akurat tutaj jesteśmy daleko od swoich rywali i teraz jesteśmy gdzieś mniej więcej na trzecim miejscu. Na trzecim miejscu, ponieważ tam Wojtek i chłopaki no odrobili trochę i wróciliśmy na, no skoczyliśmy w sumie na trzecie miejsce. No i teraz najważniejsze jest to, żeby nie popełniać błędów, jechać swój wyścig, bo no tak jak wspominałem, nie mamy tutaj rywali obok nas, więc musimy się skupić na czystej jeździe i uważać na dublowanie samochodów z klasy niżej, czyli z GT4. I moje tempo od razu było lepsze, ponieważ teraz podszedłem bardziej agresywnie, jeśli chodzi o ustawienie mojego samochodu do tego stintu nocnego. Dałem sobie skrzydło na 1 i od razu już jest lepiej, jak widzicie. Czas przewidywany 8.08, czyli już 2 sekundy lepiej niż to, co było podczas mojego pierwszego stintu na początku wyścigu. No i zaczynamy dublowanie klas niższych, czyli aut GT4. No i nie zawsze trafisz w odpowiedni moment, nie zawsze wyprzedzisz ich w idealnym miejscu. Czasami no, trzeba będzie tutaj poczekać, być cierpliwym i nie wyprzedzać na chama, bo jak widzicie tutaj niespodzianka też może czekać na wyjściu z zakrętu, więc trzeba mieć się na baczności, szczególnie w nocy, kiedy ta widoczność jest no trochę ograniczona. Tutaj wchodzimy w ten lewy szybki łuk i czeka na mnie większa niespodzianka i niestety tej niespodzianki nie byłem w stanie ominąć.
Przemknąłem tam, ale są uszkodzenia. Gościu przede mną się rozwalił i nie wyrobiłem. Spoiler, mam na czerwono. To nie wiem, czy bym nie zjechał na naprawy same, z oponkami może, czy... Patrzę, jak się jedzie. Na razie jest ok. W zakrętach no jest ok. Praktycznie to samo. No to spróbuj się przestawić, ja wcześniej też miałem na żółto, albo też mocno pomarańczowo i w miarę znośnie. Także no, nieprzyjemna sytuacja, szkoda, że tak wyszło, no i teraz muszę się przyzwyczaić do tego, że mam uszkodzenie przedniego skrzydła, ale na szczęście to nie jest Formuła 1, że jak uszkodzisz przednie skrzydło, to kompletnie nie masz docisku. Tutaj tego docisku jest znacznie mniej anyway w klasie GT3, więc nie traciłem tak dużo. No i zjechałem do pit stopu, ale to jest pit stop dopiero jak już mi się paliwo zaczęło kończyć, więc cały stint udało mi się przejechać z tym uszkodzeniem i moje tempo wcale nie odbiegało mocno od moich takich idealnych czasów. Robiłem czasy na poziomie 8.08, więc i tak szybciej niż na pierwszym stincie. No i na drugim stincie na szczęście już nie miałem żadnych uszkodzeń, bo udało mi się oczywiście naprawić te uszkodzenia, wymienić te przednie skrzydło, przedni ten splitter podczas pitstopu. No i teraz zabiorę Was na pełne okrążenie po torze Nordschleife. I to jest moje najszybsze okrążenie ze wszystkich okrążeń podczas tego wyścigu w nocy, więc wtedy, kiedy jest nawet trudniej i łatwiej jest natrafić na kierowców wolniejsze, ale akurat to było czyste okrążenie, że akurat nie miałem żadnego kierowcy do dublowania. No i wjechaliśmy na tą północną pętlę, tutaj mamy szykany lewo, prawo, najeżdżamy agresywnie na tarki, gdzie łatwo jest stracić kontrolę nad pojazdem. No ale to jest kwestia wyjeżdżenia, zrobienia kilkudziesięciu okrążeń po tym torze, żeby wiedzieć, w jaki sposób reaguje samochód na dane zakręty. Teraz hopka do góry i prawy zakręt. Ten akurat udało mi się przejechać na pełnym gazie na tym okrążeniu, co sprawiało dużo problemów wcześniej, szczególnie jak miałem uszkodzenia przedniego skrzydła, miałem dużą podsterowność. Teraz zjeżdżamy w dół, straszna prędkość, 285 km na godzinę, szybki łuk w lewo, też na pełnym gazie się udało, ale od razu musiałem hamować na wyjściu z tego zakrętu, bo hamowanie jest w dół i z takiej prędkości hamujemy, że naprawdę no, trzeba uważać, żeby przypadkiem nie przestrzelić tego punktu hamowania. I znowu zjeżdżamy w dół, bardzo wyboista sekwencja łuków i teraz będzie mocna zmiana profilu pod górę i szybki łuk w lewo na trzecim biegu. Teraz przejeżdżamy te kilka wolnych zakrętów, w sumie już zbijamy do drugiego biegu, dwa zakręty lewo, prawo, krótka, prosta i rozpędzamy się teraz do kolejnego szybkiego łuku. Jak widzicie, teraz mój przewidywany czas na tym okrążeniu, na tę chwilę, to 8 minut 7 sekund, więc tempo naprawdę się polepszyło. Ten zakręt teraz lewy, prawy i lekko w dół. Kolejne hamowanie, gdzie trzeba uważać, żeby nie przestrzelić. Tutaj mamy podwójny wierzchołek na drugim biegu. Mamy kontrolę trakcji oraz ABS, więc mamy jakieś tutaj wspomagania, żeby ta jazda po tym zielonym piekle nie była aż tak wymagająca, ale mimo wszystko i tak ona jest. Tam był czterowierzchołkowy zakręt i hamowanie do prawdopodobnie najwolniejszej sekcji na tym torze. Lewo, prawo. No i jak słyszycie? Sytuacja, w której auto z numerem 7 zostało zdyskwalifikowane za zbyt niebezpieczną jazdę, więc nie wiem, co tam się wydarzyło, ale też no, dosyć głośno miałem te komunikaty, więc było to trochę rozpraszające. No i teraz jesteśmy gdzieś w połowie okrążenia, wychodzimy na taką prostą, gdzie mamy szybkie łuki. Mówiłem, że nie będzie dublowania na tym okrążeniu. Myliłem się, bo jak widzicie, przede mną jest auto klasy GT4, ale uda mi się prawdopodobnie je wyprzedzić gdzieś tutaj na tym odcinku prostej
i tak, bez problemu oczywiście, nawet tutaj przepuścił mnie, dał po heblach mocno ten kierowca z ekipy 777. No i teraz ten szybki łuk w lewo, też podsterowny, jak źle, za późno złożysz się w ten łuk, no to możesz polecieć tam na trawę i na bandę. Bardzo łatwo jest stracić kontrolę nad pojazdem, mocne hamowanie, długi łuk w prawo i teraz będziemy dojeżdżać do słynnej karuzeli, więc tutaj trzeba będzie jechać po wewnętrznej oczywiście, wchodzimy w nią i jak za szybko w nią wejdziesz, to wylecisz poza tą karuzelę, więc też trzeba dostosować prędkość wjazdu w ten legendarny łuk. I teraz rozpoczynamy trzeci sektor. Sekwencja zakrętów moja ulubiona na tym torze. Dużo takich szykan, teraz pod górkę. Tutaj jest dużo przyczepności, ponieważ no, auto jest dociążone. Przednia część jest dociążona tam akurat, bo jechaliśmy pod górkę. Teraz będziemy zjeżdżać w dół, więc tej przyczepności przedniej osi będzie brakować, więc trzeba wcześniej tutaj zacząć hamować, najechać na te tarki, żeby zmaksymalizować trajektorię pokonywania tych zakrętów tutaj pod górkę, więc naprawdę jest ogromna zmiana wysokości co zakręt praktycznie, więc naprawdę no coś niesamowitego. Czujesz, że to auto żyje właśnie w tym trzecim sektorze, jest jednością z tym torem, więc niesamowite doświadczenie. Kolejny zakręt, tutaj późny wierzchołek, na tarkę wychodzimy i strasznie jest tutaj wyboiście. Czujesz, jakby to auto próbowało ci się po prostu wyrwać z rąk. Hopka! Trzeba wcześniej zahamować, żeby mieć pewność, że tutaj nie przestrzelisz, nie polecisz prosto. I teraz przed nami jeszcze większa hopa, ale ona jest bardziej płaska. Na pełnym gazie trzymamy but w podłodze, tutaj łuki w lewo, w prawo, strasznie wyboiście i trzymasz kierownicę wprost jak się da. Teraz szybki łuk w prawo, do którego trzeba już dohamować, kolejny łuk w lewo, trochę wolniejszy, wychodzimy tutaj na tarkę, hamowanie i też tutaj taka betonowa warstwa wylana, też po niej tutaj przejeżdżamy. No i ostatni zakręt, taki wymagający, tutaj też łatwo tymi lewymi kołami tam najechać na trawę i od razu lecisz na bandę, a to już jest końcówka okrążenia, więc możesz całe okrążenie spieprzyć. No i tempo siedzi super, jedziemy na 8.06, jesteśmy teraz na tej najdłuższej prostej na tym torze. I wygląda to dosyć znakomicie. Jesteśmy, tak jak wspominałem, gdzieś na trzecim miejscu aktualnie i kończymy to okrążenie 8.06.300. Mój personal best, ale i tak to jest dalekie jeszcze, jeśli porównamy to do najlepszych czasów kierowców z ekipy 10 czy ekipy 43. Oni robią czasy 8.02, 8.03 i tutaj pod koniec stintu niestety to, co mówiłem, jak za szybko wjedziesz na karuzelę, no to polecisz, wylecisz z niej po prostu. Jeszcze lekko mnie obróciło, więc straciłem na tym błędzie z dobre 7-8 sekund, ale na szczęście taki błąd na przestrzeni całego wyścigu no nie jest aż tak kluczowy, no ale oczywiście no lepiej nie popełniać takich błędów, no ale to już jest końcówka mojego drugiego stintu, więc przejechałem prawie 3 godziny, no i są już duże oznaki zmęczenia, to już jest też pierwsza w nocy, ja nie jestem przystosowany do tego, żeby po prostu funkcjonować o tej porze, bo ja już chodzę spać gdzieś o 22. Tak, stałem się boomerem, no ale co mam powiedzieć. No i kończę ten stint i wracam rano do jazdy. Pojechałem szybko do domu, przespałem się tam z 4 godziny i wróciłem rano do Apexa i zacząłem swoje dwa ostatnie stinty. Gdzieś o 8 rano do 11, potem końcówkę miał jechać Wojtek Bobrowicz i sytuacja była taka, że już znaleźliśmy się nawet na drugim miejscu w tym momencie, gdzie tutaj teraz jesteśmy i walczymy z ekipą 43, naszą bratnią ekipą Apex One, w której jest Rafał Szołtysek, także naprawdę tam mocna obsada, Dawid Fryzowicz. Teraz właśnie tutaj z Dawidem Fryzowiczem się ścigamy. On jest teraz przed nami, ale my już jesteśmy po pit stopie. Najgorzej tutaj i dublować. Teraz właśnie będziemy dublować kolejnych kierowców z klasy GT4, a sektor trzeci, no tutaj jest bardzo wąsko, szybkie zakręty, wyboiście pod górę w dół, więc to dublowanie jest dosyć ryzykowne i próbuję tutaj po prawej stronie wyprzedzić kierowcę, ale niestety doszło do kolizji. Nie dogadaliśmy się, no i niestety
ląduje na bandzie. Na szczęście jeszcze udało się uniknąć kolejnej kolizji. No i na tym spinie, na tej kraksie straciłem, jak widzicie, 17 sekund, co było no frustrujące, bo tutaj walczymy z ekipą 43, traciliśmy do nich 10 sekund, oni jeszcze mieli pit stop do zrobienia. No i przed nami są akurat auta GT3, które są zdublowane. I właśnie Dawid Fryzowicz był po pit stopie, wyjechał za nami, jest 10 sekund za nami i tutaj mam problem, żeby zdublować auto 275, które nie chce kompletnie mi ustąpić, nie chce zjechać, przepuścić mnie i tutaj dawał po prostu po heblach przed tym zakrętem, jakby dawał znać, że powiedz mi, co ten gość robi? Że ma mnie w dupie po prostu, nie? I albo, no nie wiem, no dziwna sytuacja, bardzo niefajne zachowanie ze strony, bodajże to był Kamil. No i przez to Dawid Fryzowicz jest tylko 6 sekund za nami. Pod koniec tego okrążenia dogoniłem tego kierowcę, który nie chciał mnie puścić. Jedzie teraz lewo, prawo, jakby znowu nie chciał mnie przepuścić, ale łapie się w cień. Tutaj chyba już wszystko pójdzie gładko, ale no dużo, dużo straciłem na przestrzeni tam tych kilku, nie okrążeń, ale kilku minut, więc teraz jesteśmy na następnym okrążeniu, jedziemy po 8.06, więc tempo wróciło na te dobre tory, ale Dawid Fryzowicz, który jedzie za mną, te tempo miał jeszcze lepsze od mojego, więc będzie ciężko obronić się przed ekipą 43. Walczymy o drugie miejsce, ale mamy przynajmniej pewne podium, ponieważ następna ekipa Parka, oni teoretycznie są przed nami, ale mają jeszcze dwa długie pit stopy do wykonania. Właśnie, zapomniałem powiedzieć, każda ekipa musi wykonać 12 długich pit stopów podczas wyścigu, tam macie w lewym dolnym rogu. Przy okazji tutaj za mną jedzie Dawid Fryzowicz, który łapie się w cień aerodynamiczny i no, wyprzedza mnie bez problemu. Piękny dźwięk silnika Mercedesa V8, tam wolno sąca leci. No i nie byłem w stanie jak się bronić oczywiście, no bo to jest odcinek prostej. Złapał się w cień i poleciał. Także tu jest strasznie dużo czynników, dużo jeszcze rzeczy, których nie powiedziałem i teraz ten long pit stopy. Każda ekipa musi wykonać 12 i razem z ekipą 43 mamy wykonanych tych 11 długich pit stopów. Ekipa Parka tam przed nami chyba ma tych pit stopów 9 i oni jechali właśnie na drugim miejscu. I pod koniec mojego drugiego stintu znowu gdzieś tutaj dogoniłem samochody klasy GT4, ale tym razem no było blisko. Udało się bez żadnej kolizji. Dawid Fryzowicz odjechał mi na 8 sekund, no jego tempo było lepsze od mojego, też miałem uszkodzenia, ale mimo wszystko i tak oni byli szybsi od nas i znowu podobna sytuacja, ale tym razem tutaj po lewej stronie udało się przed tą hopą wyprzedzić Olafa. Co do tamtej sytuacji, to była moja wina, mogłem odpuścić. Jestem na prostej, już długi. I teraz już będziemy zjeżdżać do alei serwisowej. Mamy 7 sekund do Fryzowicza i po mnie wchodzi. Ale trzeba jeszcze zwracać uwagę na Parka tam z przodu. Płacie z przodu, no, bo oni mają mniej jednego longa od nas, ale będą. A są przed nami, nie? Nie, za nami będą na ten moment, ale no blisko nas w miarę. Także to co mówiłem, tam ekipa Parka ma jeszcze dwa pit stopy do zrobienia. No i Wojtek Bobrowicz przejmuje stery, no i on będzie próbował jeszcze tutaj coś powalczyć, pogonić trochę ekipę 43, ale to będzie bardzo ciężkie ze względu na to, że mimo że Wojtek Bobrowicz z nas wszystkich był najszybszy, no to w ekipie 43, no to jest kilku takich Wojtków Bobrowiczów, więc ciężko będzie tutaj Wojtkowi powalczyć o te drugie miejsce, ale walczymy o podium. I raczej te podium mamy pewne. Ten błąd, tak jak mówiłem, to była bardziej moja wina ze względu na to, że to ja wyprzedzałem i ja powinienem zachować ostrożność i w tamtej sytuacji po prostu niefortunnie zderzyliśmy się w locie, więc nie mieliśmy kontroli nad tym, co robimy, szczególnie kierowca klasy GT4, więc mogłem poczekać. I czy ten błąd miał wpływ na resztę wyścigu? Jak widzicie, to już jest końcówka i to jest ekipa 10, która ma 7 minut przewagi nad ekipą 43. My jesteśmy na trzecim miejscu ze stratą pół minuty do ekipy 43. No miałoby znaczenie, no bo Wojtek byłby przed Dawidem Fryzowiczem i mógłby się przed nim bronić, więc
no mogło być te drugie miejsce, ale to jest gdybanie. Tutaj jakaś kolizja i to jest końcówka wyścigu. Dominik Blajer z ekipy 10 wygra ten wyścig. Ekipa 43 dojeżdża na drugim miejscu. No i my, ekipa 71, dojeżdżamy na miejscu numer 3, więc zdobywamy podium. I naprawdę, bawiłem się świetnie. Te jazdy, te nocne stinty po moim ulubionym torze, to było naprawdę coś niesamowitego i brakowało mi tego, żeby w końcu wrócić sobie do takich wyścigów, więc jeśli znowu będzie jakiś długodystansowy wyścig organizowany przez ścigałkę, taki 24-godzinny, no to z chęcią znowu sobie go pojadę. Także widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie, no i mam nadzieję, że materiał się podobał. Do usłyszenia, cześć!